Hej, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Subway. I tutaj rozpoczynamy kolejną odsłonę Arsenału Demokracji. Wiadomo, tutaj gra się dużo spokojniej, nie ma tutaj takiej akcji, więc też możemy sobie powiedzmy na spokojnie to wszystko wziąć. Tutaj wiadomo przy okazji, wiadomo, że odcinki już mogą być dłuższe. Dzięki temu ta gra też zyska troszeczkę na akcji, w sensie takim, że będzie po prostu szybciej to wszystko iść i z odcinka na odcinek, którą serię mam zresztą zamiar kontynuować. Tutaj wiadomo, będzie po prostu więcej się działo, bo odcinki są dłuższe, a w ciągu 10 minut, dajmy na to, no nie da się po prostu większej akcji zrobić niż w przypadku odcinków około 20-30 minutowych, bo na razie takie będę robić. Mam zamiar sprawdzić w ogóle, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, bo jak dobrze wiemy, no nie jest to to, co sobie zaplanujemy, nie jest tutaj wiadomo zawsze nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Dobrze, ale skupmy się teraz na grze. Okej, i mamy 47. Dywizja, tak, dotarła do Golan. Czyli jak wiemy, tutaj zajmujemy tereny żydowskie już tak na maksa. Wzgórza Golan zajęte. Kierujemy... Nie, tak, to o tu. Tak, i jest okej. Gruba ryba dotarła do Mogadiszu. Gruba ryba do Mogadiszu, tak. Niech sobie tutaj gruba rybcia nasza weźmie troszeczkę paliwka i ekwipunku na kolejną podróż. 43. dywizja dotarła już, to są tereny już arabskie. Świetnie. Likwidacja powstańców, terenów powstańczych Iraku już. W tym odcinku prawdopodobnie zlikwidujemy te ogniska zapalne. Tak myślę. No i co mamy? Co mamy dalej? Inne cele zostały chyba osiągnięte. A tutaj ok, likwidacja tych sił burbońskich, które jeszcze tutaj stacjonują. Przepraszam. Likwidacja naprawdę, że tak powiem, pełną parą, bo faktycznie tutaj mamy trzy dywizje piechoty z 39 roku, dowodzący przez marszałka, wiemy jakiego, prawda, i jest on lisem pustyni. To jest naprawdę świetny tutaj dowódca. Jest lepszym dowódcą od naszego, zdecydowanie. Natomiast no, zostaje po prostu no, zmiażdżone te trzy dywizje przez naszą dywizję pancerną, ponieważ no wiadomo, oni są już w okrążeniu i nic już właściwie nie będą mogli zrobić. Pierwsza armia dotarła do Bejrut, to świetnie. No to w takim razie jedziemy dalej na północ. E, 32. dywizja dotarła do Massaoua. Świetnie. No przydałoby się tutaj faktycznie tych... dobra, flota przybrzeżna już ląduje na basenie Morza Śródziemnego, prawdopodobnie można ją dać do Tel Awiwu, spoko. Nie, damy ją do Egiptu, niech to będzie bliżej. No dlaczego? No dlatego, że po prostu... nie ma sensu patrolować tutaj tego, prawda? No nie ma. Szykujemy się po prostu na ofensywę w kierunku kontynentalnej. Kontynentalnej części państwa burbońskiego.
Tak, 46. Dywizja dotarła do ABBA. Tak to chyba się wypowiada, ABBA. Tak myślę. I możemy iść dalej. Świetnie. Druga armia pancerna też do AB dotarła sobie ładnie. Mała zmiana planów i jedziemy dalej. I mamy 21 maj, prawie 22. Pierwsza armia pancerna Tripoli. Dobra, nie wszyscy naraz. Dobra, Persian Gulf. Świetnie. Stąd poprowadzimy akcję okrążającą. Właściwie nie mamy kogo okrążać już. No chyba, że coś nas skoczy. I tak, mamy Tripoli. Tripoli. No tak, tak nam to świetnie idzie, że możemy rozdzielić sobie tą armię na jeszcze jedną dywizję, która będzie jak najszybciej zajmować te tereny, przyspieszy, powiedzmy, ofensywę. Mianujemy jakiegoś generała, niech się awanse sypią. Tak, generał Huebner, może być. I panie generale, jedziemy tu. Nie, tu, tu. Tak, tu. I tak, jedziemy sobie dalej. Ofensywa dalej w toku, jak widać. 23. dywizja piechoty. Nie, pancerna. Jest atakowana przez siły burbońskie. No tutaj już opór powinien chyba rosnąć, tak? Z tego względu, że no jest to już blisko kontynentalnej części państwa burbońskiego. I to może być... Tak, dobrze. I jedziemy dalej. E, 43. Dywizja Gabały, tak. Ale tu już w tym momencie państwo irackie już nie powstanie. Ponieważ zajęliśmy ich stolicę. Tak. Co mamy dalej? Damaszku. I tak, i jedziemy sobie dalej. Okej, dobra, akcja trwa, jest okej. I tak, jak sami widzimy tutaj, jest to operacja, no, mająca na celu zająć tereny, które zostały zajęte kiedyś w wojnie między Bourbonami a Cesarstwem Otomańskim, które te tereny miało. No, to była wojna, która faktycznie powodowała zniszczenie totalne właśnie państwa otomańskiego, ale Bourbonom też się nieźle dostało. Teraz my po prostu te tereny sobie jak najbardziej zajmujemy. Bez większych strat, żeby było śmieszniej. A właśnie, jeśli chodzi o straty, statystyki od razu zróbmy sobie. Te oczywiście, które nas najbardziej interesują, prawda? Tak, tak. Tak, właśnie. Jeśli chodzi o Bourbonów, stracili około 821 tysięcy ludzi. Otomanie 670 tysięcy. Nasze straty przy tak dużej kampanii są naprawdę skromne. 42 645
zabitych osób. No i tak to wygląda. Okej, jedziemy dalej. Ale jak już jesteśmy, sprawdźmy sobie produkcję. Kończymy konwoje. Naprawdę świetnie. Trzeba przyznać, no teraz idzie nam naprawdę dobrze, a wcześniej faktycznie były problemy. Jeśli chodzi o technologię, jest ona praktycznie na ukończeniu. No świetnie. No co możemy jeszcze zrobić? Możemy wysłać... Nie, nie będziemy nic robić. Nie, to nie ma sensu. Natomiast, ale sprawdźmy, ile Bourboni potencjalnie mają dywizji. Mają, no już uszczuplone, około 21 dywizji piechoty. Trzeba przyznać, że jest to śmieszna, powiedzmy, ilość, jak na tak ogromny kraj. Na pewno damy sobie z nimi radę bez większego problemu. Medyna. Mekka i Medyna. Teraz do Mekki. Okej. Let's go to the beach. Hims. Okej, tu możemy sobie spokojnie też tam iść. A właściwie jechać, bo to są czołgi. I tak. Tutaj siły powstańcze zajęły Kuwait. Teoretycznie może uzyskać niepodległość. Jeśli przez kilka miesięcy tutaj tak będą wyglądały sprawy, że tak powiem. Tymczasem druga armia pancerna może sobie spokojnie już po prostu jechać sobie do Tel Awiwu, tam się zaportować. Nie ma tu po prostu już żadnych sił, które mogłyby spowodować, że trzeba będzie korzystać z tak wielkich jednostek. Pierwsza armia pancerna dotarła do Aleppo. To już są tereny macierzystej Turcji. Osiągamy Turcję, że tak powiem. Tutaj samotna 23. Dywizja może mieć problemy z tym, aby to wszystko ogarnąć. Natomiast wsparcie, że tak powiem, jest dość daleko. Na razie ten front nie będzie się za bardzo rozwijał, bo jak widzimy, jest tu kilka dywizji wroga, więc rzeczywiście może to być problem, powiedzmy w większym okresie czasu. My tymczasem jedziemy sobie dalej. Zaczyna się coś dziać. Dywizja zachodniego wybrzeża dotarła do Basram. Alaskańska i kanadyjska zrobiły dokładnie to samo. Czy coś jeszcze? Jeszcze, dobra. Tymczasem, przepraszam, tymczasem jedziemy sobie tutaj rozwalić po prostu te tereny zajęte przez powstańców i przy okazji też inne, wiadomo. Także okrążenie świetnie to nam wyszło po prostu. Okej, dobra. Tych przyjmijmy sobie tutaj. Samodzielna dywizja transportowa. Trzeba wziąć po prostu wszystkich na północ.
delikatnie rzecz biorąc, no tyle. Na północ ku Europie. Mają tyle roboty te statki transportowe, że praktycznie nasza flota skupia się na transporcie jednostek, a nie na typowej walce, mimo że tak powinno to teoretycznie wyglądać. Dywizja tutaj dotarła, tak, świetnie. Spychamy po prostu jednostki, które są jednostkami powstańczymi, a nie mają tutaj jakby... mogą zagrozić po prostu nam, formując własny rząd, a nie, no tutaj trzeba byłoby wypowiedzieć po prostu wojnę konkretnemu nowemu państwu, a to jest już trochę z się, powiedzmy sobie szczerze, więc no nie będziemy tego robić. A w ogóle na początku... że jesteśmy dobrymi Amerykanami, którzy utworzyli kraj Liberia. Tak naprawdę możemy tych krajów bardzo dużo, że tak powiem, bardzo dużo uwalniać. No jest tego naprawdę sporo. Natomiast my oczywiście, znaczy ja wyszedłem z założenia, że po prostu będziemy tylko kraje, powiedzmy, żeby zbudować sobie potęgę, musimy okupować te tereny Afryki i Ameryki kontynentalnej, południowej, no i oczywiście północnej też. Natomiast wszystko ewentualnie potem, po przejściu frontu na wschód, bo będziemy atakować być może z południa na południe Europy, bądź też na zachód. Natomiast będziemy stopniowo uwalniać te kraje i spod naszej, powiedzmy, dominacji będą w naszym sojuszu. Będą, owszem, nie będą naszymi marionetkami, chociaż pomyślę jeszcze nad tym. Najaw, tak. Okej, dobra. Tak troszkę się tutaj... nie, no idzie to szybko, bo widać, że te nasze dywizje jednak w większości pancerne szybko ruszają po prostu. 25 maja już mamy. Tak, no, ruszcie się, dywizje. No, nareszcie. Coś dotarło do czegoś, tak? Nie, jeszcze nie. Mamy. Osiągnęliśmy Bone. To jest dobra wiadomość. Mamy dostęp od tej strony do morza. Zajmujemy główne porty. Co ciekawe, jednostki burbońskie w ogóle nic nie robią. Oprócz tego nie atakują. O, zaraz, coś tu nie pasuje. No nie, one nic naprawdę nie robią.
Tak to przynajmniej wygląda. Pierwsza armia pancerna USNA dotarła do Gaziantep w Turcji Południowej. Szybko zajmujemy te tereny, nie będziemy tutaj się za bardzo, że tak powiem... Znaczy, będziemy się rozdrabniać, aby się nie rozdrabniać. Tak, bo chodzi oczywiście o to, aby ten front dokładnie jak najszybciej się skończył i tyle. Tak, i tu idzie nasza pierwsza armia pancerna. Tu szybko dajemy sobie jakiegoś dowódcę. Niech mają trochę doświadczenia chłopaki. No trzeba też o to dbać. O ich doświadczenie, przeszkolenie. Tak. I okej. O, co my tu mamy? A, jeszcze mamy Mosul, tereny Iraku. Nie rozumiem, co tutaj robi... Co tutaj robią siły Republiki Persji? Z którymi nie jesteśmy... Nie, to nie są te... Nie, to są... To jest lotnictwo, okej, to jest ich lotnictwo. Natomiast tak... 40... No, okej, fajnie. No zdziwiłoby mnie to, gdyby Persowie tak sobie stwierdzili, o, zajmujemy sobie... Rozsypuje się państwo burbońskie, zajmujemy to sobie, bez wypowiedzenia wojny. Chociaż takie przypadki też miały miejsce. Enemy side, Radia. No tak, podczas wycofywania się po prostu. Ale nie możemy zająć tego terenu. O dziwo. Nie, nie możemy zająć tego terenu. Okej, dobra. To show trwa nadal. Pięknie nam się front rozwija, pięknie. Philippeville. No, zajmujemy chociaż tutaj tą część Sahary, Afryki Zachodniej, Algierii ogólnie. Natomiast no, nie mamy jak zabezpieczyć tych terenów. Każda wycofująca się dywizja może po prostu burbońska zająć ten teren i tyle. Dam. Zajęty dam. E, 402 dywizja, no Jaffy. Okej, no to chłopaki, wycofujemy się. Zrobiliśmy chyba już wszystko. Okej, no dobrze. Ładnie.
50. dywizja dotarła do Elang. Dziewiętnasta dywizja do Taudenini. Kierujemy się na zachód. Tu jest kilka państw potencjalnych, które mogą powstać na skutek wybuchu po prostu zamieszek, więc nie chcielibyśmy, żeby do tego doszło. No. Tutaj rzeczywiście jeszcze w ramach tego odcinka chciałbym zająć tereny Arabii Saudyjskiej i w miarę możliwości Turcji. Kolejna mała bitwa z powstańcami tureckimi lub też z powstańcami gruzińskimi. To jest teren po prostu pusty piach i tyle. Po prostu piach. Na ten tutaj nic nie ma po prostu i na ten teren widzę, że chce się... Nie, no co jest? Czego nie możemy stąd wyjechać? Okej. To są tereny, które są powiedzmy terenami, na które wycofią się siły burbońskie, tak aby po prostu no tam czekać na ewakuację, ewentualnie na śmierć. No bo nic już nie mogą się, nigdzie nie mają się gdzie wycofać. A 23. dywizja dotarła do Setif. No nic, no trzeba rozwalać po kolei w takim razie te dywizje burbońskie, które są w naszym zasięgu. Ich wola walki mnie po prostu rozpierdziela. Jesteśmy atakowani? Albo nie, to my atakujemy. Okej. No. Ładnie nam się front przedstawia. To jest to. Tel Aviv. Hala zdobyta. Hila. Hila zdobyta. Blida. Tak, 23. dywizja pancerna już rozbiła kilka kolejnych, ale z drugiej strony mają świetnego dowódcę, marszałka Wedemajera, tak to się chyba czyta, więc naprawdę radzi sobie świetnie, rozwala wszystkie dywizje, które są po prostu w zasięgu wroga, tak. Kończy mu się paliwo, ale ogólnie dobrze mu idzie, tak.
No nareszcie, coś nowego, coś nowego. Coś no wymyśliliśmy, no sprawdźcie co to jest. Tak, to dotyczyło spraw związanych z naszym przemysłem. No następną rzeczą, którą będziemy chcieli wymyśleć, będą... Vehicle Asline. Weźmy być może inną drużynę. Ford Motor Company. Świetnie. Myślę, że się na tym znają. Więc startujemy z projektem. 1940 rok. Taka jest historyczna data zastosowania tego. Natomiast skraca to po prostu o ilość dni konkretne produkcje, no, przede wszystkim właśnie pojazdów. No. Co mi się włączyło? Nie, nie o to chciałem. I po prostu tak to wygląda. Wracamy sobie. No. Oglądamy sobie mapkę i jedziemy dalej. Tak. No, ze względu na brak deficyty, powiedzmy, naszych jednostek transportowych, pójdziecie sobie piechotą. Tak. Trzecia armia pancerna dotarła do El Alamein. I inne takie cele, pomniejsze, zostały również osiągnięte. Osiągnęliśmy między innymi Dubaj. Może jednak ktoś zająłby się tą pustynią. El Alamein, zdobyte. Dobrze, kochani, trzymajcie się w takim razie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajki. No i oczywiście trzymajcie się, ludzie. Bye bye, do następnego odcinka.